Cześć, witam serdecznie. W ostatnim filmie widzieliście metamorfozę tego akwarium. Dzisiaj taki trochę film poradnikowy. Z tego, że robiąc metamorfozę, specjalnie nie wyczyściłem rantu tutaj wewnętrznej strony akwarium z kamienia, po to, żebym mógł pokazać, jak ja to robię. Do tego celu ja osobiście użyję włacików kosmetycznych, takich płatków, oraz najzwyklejszy w świecie ocet. Można też te szyby wyczyścić czyścikiem, w sensie drapakiem, ale jest duże prawdopodobieństwo, że uszkodzi się, w sensie porysuje się wewnętrzną stronę szyb. Więc ja po prostu namaczam sobie wacik octem. Nie ma co się martwić, że tam ocet się dostanie do wody i źle nam zrobi rybom. Ale można zobaczyć, że faktycznie ten kamień puszcza. No i w ten sposób po prostu czyścimy całą długość i będzie to super wyglądać. Tymczasem ja zabieram się do wyczyszczenia, bo to chwilę zajmie. Pokażę efekt końcowy, jak to wygląda. Cały proces czyszczenia tych rantów zajął mi dosłownie 5 minut. Zobaczcie, jaki jest efekt. Całkiem naprawdę ładnie to wygląda. Praktycznie cały kamień zszedł, może gdzieś tam delikatnie zostało, ale naprawdę prezentuje się to bardzo, bardzo ładnie. Faktem, palce troszeczkę jadą octem. No ale trudno, dwa razy, trzy razy umyję się ręce mydłem porządnie, szczoteczką i można się tego pozbyć. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, jakich Ty sposobów używasz do usuwania kamienia z szyb akwariowych. Pamiętaj o subskrypcji i o dzwoneczku, aby zawsze być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.